Cześć Boże, witam ponownie. Pomimo tego, że zakończyliśmy, ale jednak postanowiliśmy jeszcze taki króciuteńki film nagrać. Oto mamy tutaj brata, który fantastycznie odnawia krzyże. I to, co za chwilę zobaczycie, jest po prostu fenomenalne. Przepiękny krzyż, który waży 350 kg. Tak, jest w tej chwili w renowacji u naszego brata. Zobaczcie. Przepiękne dzieło. Cudowne. Napisane. Krzyżu zbawienie. Krzyżu, w krzyżu zbawienie. Absolutnie prawda. A oto sprawca tej historii. Ave Maria, bracia. Szczęść Boże, witajcie. No tak, jest to już kolejny krzyż odnawiany w moim życiu. Mimo tego, że nie mam takiego fachu, nie jestem stolarzem, ale tak jakoś Pan Bóg mi pozwoli i pozwala odnawiać przydrożne czy kościelne krzyże, mocno zniszczone. Pewno wiąże się to z historią mojego dziadka, który wracał z wojny i kiedy Ruscy strzelali do krzyża, on im powiedział, że tego nie wolno robić. Powiedzieli, jak masz tyle odwagi, to idź zdejmij ten krzyż. I on poszedł, zdjął ten krzyż i przyniósł do domu. A trafił po wojnie z tym krzyżem prosto na Sumę. Także jak ksiądz, którego nie widział, bo wtedy msza święta była odprawiana do ludzi plecami, usłyszał, jak z Franek zaczął śpiewać, to się nie odwracając, podniósł tylko głowę i mówi: Franek, to ty? A dziadek odpowiedział: tak, to ja. To dzięki Bogu, że ich wrócił. A całe rodzina, dzieci, wszyscy po kolei stali z przodu, także to takie świadectwo mojej rodziny. Trzymajcie się, pozdrawiam z Żuław, nie zapominajcie o budynku. Hej! Hej! Z Panem Bogiem.